Cześć, witam wszystkich. Sport moim życiem. Jaśkiewicz Paweł. Witam Was serdecznie z hali w Zielonej Górze. Jest 9 lub kilka minut po 9. Jesteśmy na hali. Jeszcze tam zawodników nie ma, bo jest 9 rano. Miał być tutaj przed chwilą jakiś trening. Jednak tego treningu nie ma. Najprawdopodobniej trening odbywa się na małej treningowej. Przed nami trzeci dzień memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Wczoraj zwycięstwa Polski i Argentyny. Argentyna troszeczkę grała poniżej swoich możliwości i niewątpliwie ta ostatnia akcja, kiedy Conte wyrzucił serwis w aut, a sędzia zaliczył go jako poprawny i z 14-12, które powinno być dla Iranu, zrobiło się po 13. Troszeczkę chyba jakoś tak zamęczył Iran psychicznie, no i przegrali. Niewątpliwie Argentyna ma nad czym myśleć, bo ich forma jakoś tak nie do końca chyba odpowiada temu, czego byśmy się po Argentynie spodziewali. Jak dowiedziałem się z nieoficjalnych tutaj informacji, Argentyna będzie do 26 ćwiczyła w Zielonej Górze, by potem od razu z Zielonej Góry polecieć do Londynu na Igrzyska Olimpijskie i walczyć w grupie z nami, Włochami i jeszcze innymi. Zapowiadają, że jadą po to, żeby wyjść z grupy, więc myślę, że jest duża szansa, że z tej grupy wyjdą. Co do Iranu, Iran bardzo dobry zespół, to udowadnia z każdą chwilą, że są to zawodnicy, których naprawdę nie warto zbagatelizować, nie warto pokazać, że jesteśmy jakoś lepsi od nich, bo to zawsze trzeba na boisku potwierdzić. Mecz Polska-Niemcy, no to Polacy wygrali 3-1, bardzo ciekawy mecz, nie da się ukryć. Polacy w pierwszym secie nie mieli żadnego punktu z zagrywki, a jedynie 3 z bloku, także nie wyglądało to dosyć dobrze, czego dowodem była reakcja Andrei Anastasiego po tym, jak nasi zawodnicy starali się coś stworzyć. No i niewątpliwie teraz pytanie, co dzisiaj? Dzisiaj Polska-Argentyna, Niemcy-Iran, myślę, że dwa bardzo fajne spotkania. Będzie też dosyć dobra atmosfera, bo w Zielonej Górze naprawdę trzeba powiedzieć, że o ile pierwszego dnia troszeczkę atmosfera odbiegała od takiej dobrej i takiej poważnej, tak w tym momencie i niewątpliwie trzeba powiedzieć, że są to bardzo dobre zawody, że jest to naprawdę bardzo fajnie tutaj zorganizowanie, wszyscy są mili, no i trzeba się z tym pogodzić, że jest fajnie. Polacy wczoraj popełnili dużo błędów i dlatego przegrali tego seta. No, Grozer też dobrze grał. Także dzisiaj czekamy na to, co się dzisiaj stanie. Jak już będzie po, spróbuję coś dla Was tutaj uczknąć. Może uda mi się jeszcze z kimś porozmawiać, bo już do tej chwili rozmawiałem z Facundo Conte, Javierem Weberem. Próbowałem z Polakami, ale na razie mi się to nie udało, ale to tylko i wyłącznie z mojej indolencji w rozmowie z ludźmi. Ale myślę, że będzie dobrze. Trzymajcie się. Na razie. Pa.